Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie FNAF World. Dzisiaj, aby odblokować Nightmare Balloon Boya w tej grze, będziemy musieli pokonać... przejść Foxy Fighters na Grade A, czyli musimy zbierać mało damage'u, dobrze grać, unikać pocisków, przejść całe w jak najlepszym stanie. Fredbear powinien się troszeczkę wychillować, wiesz? Okej, spoko. Mój szok, jak usłyszałem ten voice acting, bezcenny. Tego powinno być więcej, a podobno we FNAF Sister Location ma być voice acting. Prawdopodobnie będzie to tylko zwykłe hello, hello, hello. A co to są za power-upy? Chcemy zrobić jakiś dobry power-up. Jest taki sam naprowadzający, on jest bardzo dobry. Na nim daleko zaszedłem, ale nie odblokowywałem tego jeszcze. My full power! Well, we're here to take back what's ours. This will be your last cameo. To już było ostatnim razem. Puf, puf, puf. Jak na razie wszystko pada, ale chcielibyśmy jakiś power-up inny od tego. Teraz są mocniejsi przeciwnicy. O, oni strzelają takimi małymi zielonkawymi główienkami. Trzeba ich unikać. Zobaczmy, co to jest. O nie, to jest nasza podstawowa broń, czy to jest troszeczkę szybsza? To jest chyba prawie podstawowa broń, ale troszeczkę szybsza. Nie jest zła. To jest ta, którą chciałem, to jest ta naprowadzająca. Nie zbieramy innych power-upów, ja chcę tą broń. Wszystko się rozwala samo praktycznie. Nie będzie tak łatwo później, jak będą ciężsi przeciwnicy, ale... przynajmniej możemy się bardziej skupić na omijaniu rzeczy niż na trafianiu. To jest ten plus tutaj. Right? Nie, Chica, proszę, nie. Nie zrobisz tego znowu, prawda? Oczywiście, że zrobi, ale... dziękuję. Całkiem rozsądnie nam idzie. Nie zbierać damage'u! Fuck, dostałem! Dwa razy! Niedobrze. Dwa razy to jeszcze nie jest tragedia. Nie mam komentarza na to. Nul. Nie, nie chciałem! Fuck! No to jesteśmy w dupie. Jest tragicznie. Jest bardzo źle. Cholera. Najgorsze, co mogliśmy było dostać. Będę siedział tutaj, żeby wszystko leciało w niego. Każdy inny pocisk, który wystrzeliwuje. Może kilka w tamtą stronę. Fuck. Jak tego unikać? Hej, Isaacowe skille. Zaraz co, skille? Czy ja powiedziałem skille? Wybaczcie, nie wiem, co mnie naszło. O, nice! Chyba już nie będzie Grade A. Co ja zebrałem? Gin. Gin, już, natychmiast. No nie, no nie. Za dużo dostaję. To nie poszło zbyt dobrze. Great job, guys. Gals. I see the processing core. Let's blow it up and get out of here. Okay.
Wie się, co to znaczy. One more time. Okej, teraz mamy coś mocniejszego. Tak się wydaje. Twoją pełną pałę, powiadasz? Zostańmy sobie przy tym, bo fajnie to bije. A może też bije dużo. Znaczy, tam jest dużo tych pocisków, jak lecą. Więc pokonanie tego Soldozera na samym końcu powinno być quite easy. Nie! Czemu? Nie chciałem nic zbierać. Get out of here. Nie! Cholera! Jest, dobra. Z tą bronią mam czas go pokonać. Szybko. Dostałem raz. Ile razy mogę dostać? 5? Zakładam, że max 5. Dostałem 3 razy. Padnij. Okej. Lepiej tego nie zrobię. Come on, proszę, come on! Ja tu siedzę od 45 minut! Sumon! Great job, guys! Gals! I see the processing core! Let's blow it up and get out of here! On! Yes! Tak! Oh, yes! Oh! Jestem kolejna postać naszego party. Yes. Megabyte, Bubble Breath i Balloon z dwójka. Okej, okay, więc to było tyle w tym odcinku. Została nam ostatnia postać do blokowania i idziemy na finalnego bossa tej gry. Co to będzie? Jak to będzie wyglądać? Nie mam pojęcia, ale dowiemy się niebawem. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie i tak jak zawsze, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!